Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Dragon Age'a Początek i będziemy już zajmować się samą fabułą, tą główną. Kończymy w ostatnim odcinku skończyliśmy z tymi początkami i no, wygrał Mac. To, co się już zapowiadało od jakiegoś czasu. Więc zaraz się będziemy widzieć w Ostagarze. Udamy się na południe ku ruinom Ostagaru, leżącym na skraju głuszy Korkarii. Ostagar powstał dawno temu, by uniemożliwić dzikim atak na północne niziny. To dobre miejsce na walkę, nawet jeśli w lasach czai się innego rodzaju przeciwnik. Armia króla już kilka razy starła się z mrocznymi pomiotami, ale to właśnie tutaj horda zaatakuje z pełną siłą. Obecnie w Fereldenie żyje tylko kilku szarych strażników. Wszyscy są tutaj. Plaga musi zostać powstrzymana tu i teraz. Jeśli rozprzestrzeni się na północ, Ferelden upadnie. Duncanie! Król Caelan? Nie spodziewałem się. Tak zostanie i ten kamienny pysk. A już się bałem, że stracisz całą zabawę. Nigdy bym do tego nie dopuścił, wasza wysokość. A więc potężny Duncan będzie ze mną podczas bitwy. Znakomicie. Słyszałem też, że udało ci się znaleźć obiecującą rekrutkę. Zakładam, że to właśnie ona. Pozwól, że was tak przedstawię, wasza wysokość. Ten oficjalny ton nie jest potrzebny, Duncanie. W końcu będziemy przelewać razem krew. Witaj, moja droga. Jak ci na imię? Tak. Trzeba się przedstawić? Oczywiście mi nie. Dobra, możemy być wychowani. I nie być bucem. Także jestem Solona, wasza wysokość. Śpieszna w ogóle jest to domyślne na imię maga. Czemu Solona? Dobrze, że nie inna przyprawa, no. Tak w moim wydaniu to może czasem wyjść inna przyprawa, dobra? Miło mi cię poznać. Szara Straż desperacko stara się powiększyć swe szeregi, a ja cieszę się, że mogę jej w tym pomóc. Rozumiem, że należysz do kręgu maginów. Ufam, że dysponujesz zaklęciami, które pomogą nam podczas nadchodzącej bitwy. Jeszcze nie. Nie, naprawdę, te początki są bardzo skromne magiem, to bardzo widać rozwój, to fakt. Chociaż przeszłam magiem tak ze dwa razy chyba w pełni Dragon Age'a, tylko bo to mag. Ja tam uważam, że granie magiem to trochę cheat i unikam magii. Ja wolę inne. Oczywiście zrobię co w mojej mocy, chyba że na tym skończmy. Doskonale. Niewielu mamy tu magów. Kolejny zawsze jest mile widziany. Pozwól, że jako pierwszy powitam cię w Ostagarze. Szara Straż wiele zyska, mając cię w swych szeregach. No, na pewno. Dobra, nie bądźmy bucem. Wasza wysokość jest zanadto uprzejma. Wybacz, ale muszę już wracać do mojego namiotu. Logan nie może się doczekać, żeby zacząć zanudzać mnie tymi swoimi strategiami. Twój wuj przesyła pozdrowienia i przypomina, że wojska z Redcliffe dotrą tutaj w ciągu tygodnia. Ha! Emon chce zagarnąć choć trochę chwały dla siebie. Wygraliśmy już 3 bitwy. Jutro powinno być podobnie. Nie wiedziałam, że sprawy idą tak dobrze. Nie wiem nawet, czy to naprawdę plaga. Wokół jest mnóstwo mrocznych pomiotów, ale nie natrafiliśmy jeszcze na ślad arcydemona. No, chciałbyś. Wasza wysokość jest zawiedziony? Liczyłem na wojnę z legend i opowieści. Król wyruszający z armią na upadłego boga. Niestety, rzeczywistość wygląda inaczej. Muszę już iść. Rzeczywistość zawsze jest inna niż w opowieściach. Bywajcie. O, to coś mi ta ziemia z pyska weszła. Taka maseczka. Nie wiem, jakoś mi się ten dostakar podoba, to jest końcu. Wygraliśmy już kilka bitew. Jest w nim coś takiego. On się wyczuwa pewien klimat. Nie wydawał się traktować mrocznych pomiotów na zbyt poważnie. To prawda. Pomimo naszych zwycięstw, horda rośnie w siłę. Pewnie ma już nad nami przewagę liczebną. Na pewno stoi za tym jakiś arcydemon. To jednak tylko moje przeczucie. Będziemy się słuchać przeczuć. To jest dobra rzecz. um.
Dobra, uważasz, że coś nam grozi? Zdecydowanie. Wysłaliśmy wiadomość do szarych strażników z Orlej i mamy nadzieję, że zdołają do nas dotrzeć, nim uczyni to arcydemon. W Fereldenie jest nas zbyt mało. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy i liczyć na to, że siły podległe Ternowi Loganowi wyrównają nasze szanse. Tymczasem powinniśmy niezwłocznie zająć się rytuałem dołączenia. No w sumie o rytuale teraz słyszymy właśnie pierwszy raz. Także co masz na myśli? Jaki rytuał? By wstąpić w szeregi Szarej Straży, każdy rekrut musi zostać poddany tajemnemu rytuałowi zwanemu dołączeniem. Rytuał jest krótki, ale wymaga pewnych przygotowań. Niedługo powinniśmy zacząć. A co mam robić? Możesz rozejrzeć się po obozie. Proszę cię tylko o to, byś na razie go nie opuszczała. W obozie jest jeszcze jeden szary strażnik, Alister. Kiedy będziesz gotowa, znajdź go i powiedz, że czas zebrać rekrutów. Mam kilka spraw do załatwienia. Znajdziesz mnie później w namiocie Szarej Straży po drugiej stronie mostu. Jaki ukłonik. Czy mamy jakiś awans? Dobrze widzę? Nie, nie mam. Bo ja mam tutaj w tym miejscu ikonkę nagrywania i czasem nie do końca widzę, czy coś tam jest. Moglibyśmy pójść w tę stronę, ale chyba tam wszystko jest pozamykane. Tak, wieży pilnują, a w dół pewnie nie ma nic ciekawego. Tak, i mogę zacząć się tutaj chwalić, bo póki oni gadali, to wolałam się nie chwalić. Że w sumie w bardzo dobrym momencie to nagrywam, mi się wydaje. To znaczy, jeśli się orientujecie w Dragon Age'a, to wiecie, a jak nie, to już wam mówię, że niedawno wyszły w polskim wydaniu książki 3 z uniwersum Dragon Age'a, a mianowicie Utracony Tron, Powołanie i Cesarstwo Masek. I sobie je zakupiłam w zeszłym miesiącu i je pochłaniam totalnie. Przeczytałam już dwie, właśnie pierwsze, czyli Utracony Tron i Powołanie. A Cesarstwo Masek... Jak sobie życzysz? Aha, no to masz taki głos. Mirandowy z Mass Effecta. Albo inne, jeszcze głos mi się kojarzy. Tak, Stefa z Pinasza i Ferbo. Będziesz Stefą. Będę mówić o ciebie Stefa. A nie będziesz zła? Bo to brzmi lepiej niż Salona. Chciałam powiedzieć, że właśnie przeczytałam sobie te dwie książki i powiem ci tak, powiem wam, że wzięło mnie na taki totalny sentymentalizm. I mi się zrobiło tak po prostu... czytając to tak mnie nostalgia wzięła i sporo się dowiedzieliśmy o postaciach. Utracony Tron, bo witaj. Sporo... Musisz być rekrutką Szarej Straży, którą przywiódł ze sobą Duncan. Dobra, zignoruję cię, okej? Sporo mi powiedział o Loganie na przykład, tak? I ogólnie o tym, dlaczego on jest taki, jaki jest. No i ma to jakiś sens. Dowiedzieliśmy się troszkę o Mariku. Poza tym też... o Duncanie. I ja tak jestem fanką Duncana w tym momencie. Pik, panie. Idź i powiedz Ternowi Loganowi, że grupa bojowa jest gotowa do rozpoczęcia zwiadu. Dobra, dobra. Damy znać. I po prostu absolutnie jestem aktualnie zauroczona Duncanem. Do Marika mam bardzo mieszane uczucia, do Logana też mieszane, powiem szczerze. I początki jego mi się podobały, a nim dalej w las, tym bardziej zaczął mnie troszeczkę irytować i jak najbardziej podejrzewam, że chyba wiem czemu zachowuje się tak, jak się zachowuje. I to chyba w książce nawet nie jest za bardzo ukrywane, wątpię, że tylko ja, żeby to był zawał jakiś tak ukryty wniosek, do którego nie każdy dojdzie. Wydaje mi się, że to dość oczywiste dlaczego. I ogólnie bardzo polecam wam te książki. Pewnie będę mówiła jakieś ciekawostki z nich. Znaczy bez spoilerów mam zamiar. Takich poważnych. Raczej będę zdradzała coś tam, co rozumiem, co się dowiedziałam o tych postaciach, ale
Istnieje wielu... Nie będę chciała wam zdradzać fabuły, liczę na to, że część z was faktycznie po te książki sięgnie, bo uważam, że warto i są naprawdę dobre. Utracony tron trochę mniej mi się podobał, powołanie było zarąbiste moim zdaniem i bardzo dobrze mi się to czytało. A Cesarstwo Masek dopiero będę zaczynać. Niedobrze. Ale pewnie to następnego nagrania też przeczytam. Obiecującego okazu. Jesteś nową strażniczką? Przydałaby się pomoc. A co się stało? To jest Mabari, sprytna i silna rasa. Jego właściciel zginął w ostatniej bitwie, a biedny ogar połknął trochę krwi mrocznych pomiotów. Mam lek, który mógłby pomóc, ale psu trzeba najpierw założyć kaganiec. A dlaczego sądzisz, że akurat ja mogłabym założyć mu kaganiec? Jesteś szarą strażniczką, albo niedługo nią będziesz. A strażnicy są odporni na zarazę mrocznych pomiotów. W waszym przypadku może się to skończyć co najwyżej śladami po ugryzieniach. No, dobra. A spróbuję to zrobić. Wejdź do zagrody i pozwól mu się obwąchać. Od razu będziemy wiedzieć, czy zareaguje. Mam nadzieję, że to zadziała. Naprawdę nie chciałbym go utracić. No. Cześć! Tylko nie wiem, jak się do ciebie teraz zwrócić. W sensie, ja najczęściej nazywam psy Pusiek i Pusio i tyle, i to jest dla mnie Pusiek. I uważam, że to mega tylko pasuje. Nie wiem, no tak, to po prostu już mi się to tak wyryło w banie, bo to Pusiek i koniec. I jaką postacią nie gram, to zawsze jest Pusiek. Także założymy psu kaganiec. Ale mogłabym też nazwać go tym razem po... Dobra robota. Teraz mogę zająć się tym psem jak należy. Biedaczysko. Skoro już o tym mowa, czy wybierasz się w najbliższym czasie do głuszy? Możliwe? Dlaczego? Jest pewne ziele, którego mógłbym użyć, no ja wiem, aby że zwiększyć tak. szansę przeżycia psa. Jeśli mnie pamięć nie myli, jest to kwiat rosnący na pobliskich bagnach. Jeśli się na niego natkniesz, bardzo by mi się przydał. Ma charakterystyczny wygląd. Jest cały biały z krwisto-czerwonym środkiem. Dobra, zobaczę, czy uda mi się go znaleźć. Dobrze. Ja tymczasem zajmę się naszym biednym przyjacielem. I to z psa zrobi teoretycznie szarego strażnika, to się zastanawiam. No chyba tak, no bo jest zarażony, zaraz właśnie więc, odporni, czy masz więc... jakieś życzenie, które mógłbym spełnić, nim wyruszę do... Zaraz się nie da tak jako tako wyleczyć. Czemu te wszystkie skrzypki są zamknięte? Włóczni któregoś z mrocznych pomiotów. Wow, ale dziwny dźwięk się zrobił. Przez chwilę. Taki jak w jakimś pustym pomieszczeniu. Co nie wiem, co się stało. Możemy zaczepić Daweta. Cóż, nie jesteś osobą, której się spodziewałem. A kogo się spodziewałeś? Na pewno nie kobiety, a mimo to tu jesteś. Na imię mi Dawet. Wreszcie się pojawiłaś. Zaczynałem już myśleć, że cały ten rytuał wymyślono specjalnie dla nas. Czy ty nie zalatuje lekką paranoją? Zależy, jakie życie dotychczas wiodłaś. Ja gotów jestem uwierzyć, że to całe dołączenie jest jakiegoś rodzaju karą. Widzisz, tak się złożyło, że zeszłej nocy kręciłem się trochę po obozie i podsłuchałem rozmowę paru szarych strażników. Wydaje mi się, że planują wysłać nas do głuszy. Dobra. Może opowiadaj o głuszy. Jesteśmy teraz na północnym skraju głuszy Korkarii. To całe mile dzikiego terenu. Moja wioska położona jest niedaleko stąd i dorastałem słuchając opowieści na temat głuszy. Kilka razy nawet tam byłem. Przerażające miejsce. Dlaczego głusza jest aż tak przerażająca? Powiem wam, że w książce właśnie o utraconym tronie ta głusza faktycznie brzmiała creepy. Bardziej niż tutaj wygląda. Także może poopowiadasz? Kanibale, dzikie bestie, wiedźmy, a teraz na dokładkę jeszcze mroczne pomioty. Jak tu się nie bać? Wszystko to jest dla mnie nazbyt tajemnicze, aż mi się kręci w nosie. Wygląda na to, że dowiemy się w swoim czasie. Nie mamy zresztą wyboru. No wiem, zmuszają cię, żebyś tu był? Nie mam dokąd pójść po tym, co się stało, gdy Duncan mnie uratował. Tak czy siak, pora już chyba wracać do Duncana. Tam właśnie mnie znajdziesz, jeśli będę ci do czegoś potrzebny.
W sumie w tej części to nie będę miała za bardzo pola do popisu z buntowaniem się jako mag. W sumie się staram przytrzymać tą konwencję przez wszystkie trzy części, być magiem przez wszystkie trzy części, bo każdą inną grałam znacznie częściej magiem niż w jedynkę. To jest strasznie, moim zdaniem, po prostu jakieś komicznie się mi ułożyło. Bo faktycznie dwójka w zasadzie pół moich gameplay, połowa moich tych przejść to był mag. I zresztą w Inkwizycji to samo, bo uważam, że w Inkwizycji najlepiej się gra magiem i tyle. Widziałaś gdzieś tutaj w okolicy elfkę? Nie, widziałam elfa. Zastanawiam się, czy to jest jakiś problem, bo widzieliśmy ludego elfa, tak? Też młodego tego pika, tak? Także nie wiem, czy to jest błąd w tłumaczeniu, no ale elfki to nie widziałam, więc zakładam, że wiesz, co mówisz. Także nie widziałam. Szlak by to. Gdzie ona się podziała? Oby ta kolczuga była połatana, kiedy ją przyniesie. Albo na stwórce nogi jej... Ach, wybacz mi te maniery. To nie twoje zmartwienie. Jestem kwatermistrzem. Przynajmniej maniery. Przychodzisz może po zaopatrzenie? Przynajmniej wierzy się, że kretyńsko zachował. No to pokaż, co masz do zaoferowania. Powiedz, czego szukasz? W sumie to niczego konkretnego, nie wiem. Ostrze to mi się zachowała, bo może być dobre. Skazikryw też. Łuk Bregana, właśnie. I w jednej z książek, tak właśnie w... wreszcie dowiedziałam się, kto to jest Bregan w tym. Jak to się nazywała? W powołaniu. No, nie wiem, powołanie jakoś mi do końca nie pasuje do tego... Do ceremoniału, że tak powiem. Czapa. A ja zawsze te czapy chyba... innych wolę nimi męczyć, ja ich nie noszę. Jestem potworem. I wolę nie nosić sama tych czap. I tego też nie chcę. Wolę mieć trochę więcej na starcie. Ale powiedzmy, że to oj. Ile ja tego mam. Przerażające. Ale będę też wywołała tych lirium, więc będę musiała więcej bulić w tym eliksiry. Czuję, że będę się w to lamić, bo ja magiem nie umiem w tę część, naprawdę. I umiem i nie umiem, tak. Dobra, kutarek z kwasem czy stężonych jad to sobie daruję, bo jako łotrzyk tego korzystam najczęściej. Ale nie będzie mi się chciało przeskakiwać na innych łotrzyków pewnie, czy kogoś z w ogóle specjalizacją tych trucizn, żeby tego używać, więc... Więc chyba daruję. Co za tym idzie, lodoskała mi się raczej nie przyda, czy sama wzięta błyskawica, przynajmniej na razie. Dobra. Mam tu jakąś łopatkę, bo skąd ja ją wzięłam? Dzielającym się nie przydadzą granaty, nie pamiętam, czy się przydają. Dobra, to teraz ogarnijmy może... bo ja poukładałam ogólnie. Aha. To sporo tego mam jak na początek coś. Myślałam, że nie włożyłam. I dlatego tak tego dużo... Mogę włożyć kaptur, ale ja nie chcę. Nie chodź w tym. Proszę, nie zmuszajcie mnie. Ogólnie nie mam sentymentu do Bregana i ten łuk mi się wtedy zepsuł, bo nie lubię Bregana. Znaczy, no nie wiem, no moim zdaniem on po prostu był w książce trochę ofiarą okoliczności, więc nie jest tak, że uważam go za wyrachowanego czy coś, ale... Czy jakiegoś złego, po prostu, no... Właśnie teraz będę po prostu chodzić i gadać wam takie teksty, ale o co kobiecie chodzi? A uważam, że to ważne, jak mówię, jakieś nastawienie do danej postaci. Chodź, Alister, będę cię pilnować. Tak ja już śmieję, że Alister to jest taka moja maskotka wszystkich trzech części. O co chodzi tym razem? Czy Szara Straż nie uzyskała już ze strony kręgu wystarczającej pomocy? Przyszedłem tylko po to, by przekazać ci wiadomość od wielebnej matki, szanowny magu. Pragnie się z tobą spotkać. Nie obchodzi mnie, czego pragnie jej świątobliwość. Jestem zajęty, pomagam Szarej Straży, z rozkazu króla pozwolę sobie dodać. To co, miała napisać do ciebie list? Przekaż jej, że nie pozwolę, by mnie w taki sposób nękano.
Tak, to ja nękałem ciebie, dostarczając ci wiadomość. Twoja gadanina nie przynosi ci zaszczytu. A myślałem, że tak dobrze się ze sobą dogadujemy. Chciałem nawet nadać twoje imię swojemu dziecku, temu zrzędliwemu. Dosyć. Porozmawiam z tą kobietą, skoro nie ma innego wyjścia. Z drogi, głupcze. Wiesz co? Jedyną dobrą stroną plagi jest to, że jednoczy ze sobą tych, co muszą się z nią zmagać. Tak, i to jest stanowczo jedna z moich ulubionych postaci. W ogóle ja mam, jakbym miała wytypować moje trzy ulubione postaci, to podejrzewam, że byłoby to takie strasznie... Twórcy by się chyba ucieszyli, bo to są właśnie takie postacie dość uwypuklone w każdej części. To znaczy właśnie lubię Alistaira, lubię Varika, który pojawia się w dwójce i lubię Solasa, który pojawia się w Inkwizycji. I to są moje trzy ulubione postacie. To nie znaczy, że one są takie, wiecie, no, krystalicznie dobre i one nie mają wad czy coś. Ja po prostu to są moje ulubione postaci. I uwielbiam to, jak są napisane. Uważam, że majster sztyki po prostu. Ja powiem, że bardzo dziwny z ciebie człowiek. To jest troszeczkę właśnie kwestią... nie wiem, tak bardzo z książek, bo chyba ktoś tak mówił do Marika. Nie wiem, czy nie ten, nie, czy nie pewna jego znajoma tak się do niego nie zwracała. A potem był z tego wątek romantyczny, także... Także uważam, że... Bardzo dziwny z ciebie człowiek tak zdobywa nowe znaczenie. Nie jesteś pierwszą kobietą, która mi to mówi. Chwileczkę, my się chyba nie znamy, co? Nie jesteś przypadkiem kolejną czarodziejką? O, tak można by mu przyznać. Tak, jestem. Poważnie? Nie wyglądasz mi na maga. To znaczy, chodzi mi o to... Bardzo ciekawe. Chwileczkę. Ja wiem, coś ty za jedna. Jesteś nową rekrutką Duncana. Należysz do kręgu maginów. Od razu powinienem był cię rozpoznać. Przepraszam. Mam tylko troszeczkę żalu, że jest tak kiepsko zagrany. To znaczy, o, naprawdę nie mam pocha na aktora, bo uważam, że aktor jest bardzo dobry. Tylko nie wiem, co się stało. Naprawdę, coś musiało nie zagrać. Bo po prostu on go gra za poważnie, a Alistair cały czas mówi jakimś sarkazmem, jakimiś śmieszkami, kachyszkami, a aktor stanowczo za często używa właśnie poważnego tonu, co jest dla mnie trochę dziwne. I jakby porównać z angielskim dubbingiem, to wydaje mi się to wyraźne strasznie, że Alistair cały czas w zasadzie śmieszkuje. A jak mnie rozpoznałeś teoretycznie? Duncan przysłał wiadomość. Mówił na twój temat same dobre rzeczy. Ja też mogę powiedzieć same dobre rzeczy o Duncanie. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Alistair, nowy szary strażnik. Choć pewnie już o tym wiedziałeś. Jako młodszy członek zakonu będę ci towarzyszył podczas przygotowań do twego dołączenia. Tak, to w sumie nie ma nawet o co pytać, bo nie będę chcieli powiedzieć. Ale może... Spróbujmy, bo to w sumie nie pamiętam, jak dokładnie brzmi odpowiedź. Czy możesz mi powiedzieć, co możesz mi powiedzieć na temat dołączenia? Szczerze mówiąc, to nic. Postaraj się tym nie przejmować. Będzie cię to tylko rozpraszać. Wiesz co? Właśnie sobie uświadomiłem, że niewiele kobiet wstępuje w szeregi Szarej Straży. Zastanawiam się, dlaczego. Tak, jest cała masa tekstów z tylu Girls Power. Wiecie co, tylko to mnie trochę bawi, bo w sumie to mam wrażenie, że Dragon Age jest bardziej babską grą. I takich zagorzałych fanów to ma więcej fanek. Takie mam wrażenie czasem, jak patrzę na fandom, bo dokładnie to nie powiem. Bo to jest straszne. Tak, chciałbym, żeby w straży było więcej kobiet, co? Chyba nic w tym złego. Nie żebym był jakimś śliniącym się lubieżnikiem. Proszę, przestań tak na mnie patrzeć. Jestem ciekaw, czy miałaś już do czynienia z mrocznymi pomiotami. No w sumie to nie miałam. Gdy ja stanąłem do walki z moim pierwszym mrocznym pomiotem, nie byłem przygotowany na to, jak potworny będzie to widok. Nie mogę powiedzieć, bym miał ochotę na powtórkę. Tak czy siak,
Kiedy będziesz gotowa, wróć do Duncana. Domyślam się, że chciałby już zacząć. Można zapytać, że ta kłótnia, której byłam świadkiem, o co poszło? Z magiem? Krąg znalazł się tutaj na prośbę króla i zakonowi bardzo się to nie podoba. Oni po prostu uwielbiają okazywać magom, że nie są tu mile widziani. Co stawia mnie w odrobinę niezręcznej sytuacji. Sam byłem niegdyś templariuszem. Tak. I faktycznie templariusze to w uproszczeniu są łowcy magów. Także nawet... Tak, to nawet nie ma się co pytać, no wiadomo, kim są templariusze, jak się jest magiem. Także to rzeczywiście byłoby niezręczne. Jestem pewien, że wysyłając mnie jako posłańca, Wielebna Matka chciała temu magowi ubliżyć, a on od razu się zorientował, o co chodzi. Nigdy bym się nie zgodził, by wyruszyć z tą wiadomością. Ale Duncan mówi, że mamy ze sobą współpracować. Do nich najwyraźniej jego słowa nie dotarły. A co z innymi rekrutami? Dawid i Sir Jory są tutaj w obozie. Widziałaś się z nimi? No, spotkałam Dawida. Tak, to ten rzezimieszek, którego zwerbował Duncan. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, co Duncan... Brat nie uduszę, ci powiem. Jej oczy szeroko otwarte. Może natrafimy na drugiego z nich. Albo sam go później znajdę. Dobra, ruszajmy. Jeśli masz jakieś pytania, daj mi znać. W przeciwnym razie, prowadź. A, czasu na pytania będziemy mieli w końcu całkiem sporo, więc nie będę o nic w tym momencie. A, te skrzynki mnie bolą w oczy, czemu to wszystko jest zamknięte i ja nie mogę tego otworzyć. Jestem zła. O, ja myślę, że w przypadku mojej postaci jak najbardziej atakujący mag będzie po prostu najlepszy. Bo ja będę miała najwięcej zaklęć po prostu palących po pysku. I tyle. Ciekawe, co Duncan widział w Dawecie. Taki rzezimieszek. A ty myślisz, że Duncan to kto kiedyś był? Ty nie wiesz! Słyszałam, że nowa szara strażniczka wywodzi się z kręgu. No, siemka. Wydaje mi się, że jeszcze się nie spotkaliśmy, ale wiele słyszałam na temat twojego talentu. Na imię Miwin. Gratuluję ci twojej katorgi. Fantastyczna robota. Pustka to niebezpieczne miejsce. Tak, wiem o tym wszystko. No powiem, że nie było tak trudno, bo mogło być gorzej. Ojej, już wiesz wszystko, co trzeba wiedzieć, prawda? Irwing doskonale cię opisał. Nadzwyczajna pewność siebie. Tak, pewnie. A więc szara strażniczka, walcząca u boku króla. Nieźle jak na kogoś, kto dopiero co ukończył szkolenie. Cię po prostu popisałam. Jestem pewna swoich umiejętności. To dobrze. Będą ci potrzebne, kiedy staniesz do walki z mrocznymi pomiotami. Magowie zawsze stanowili kluczowy element oporu przeciwko mrocznym pomiotom. Być może tym razem to tobie uda się odwrócić bieg konfliktu. A dużo wiesz na temat mrocznych pomiotów? I w sumie tak zastanawiam się o... Tak, nie, to jeszcze nie teraz. Teraz jeszcze powiem poprawnie. Co nieco. A ty? Wiesz na przykład o związkach między nimi a pustką? A każdy zna historię, nie? Przypominam sobie, że natknęła się w pustce na mroczne pomioty. No, w sumie tak. Ale mieliśmy historię na wstępie, w której w sumie wy nie widzieliście, bo ja przychodziłam od razu do początków, tak? One tam nie mieszkają. Ale i tak to właśnie usłyszymy. Na umyśle mag nie zapuściłby się tak głęboko w tę krainę, by dotrzeć do czarnego miasta, które znajduje się w samym sercu pustki. A sugerujesz, że czarne mieście są pomioty? Czarne miasto było siedzibą samego stwórcy. Ale gdy magowie z Imperium Tewinter zdołali się do niego dostać, zostało skalane przez ich grzechy. Grzechy zmieniły tych ludzi, przekształcając ich w wynaturzone odbicia ich własnych serc. Potem Stwórca zesłał ich na ziemię, gdzie stali się pierwszymi mrocznymi pomiotami. Tak przynajmniej wynika z Pieśni Światła. Tak, i tutaj wam zaanonsuję pewną rzecz. Ja ogólnie jak gram tą grę już tyle czasu i tyle czasu siedzę i czytam po różnych fandomach i czytam książki i wszystko.
czy po prostu jakimś potworem tego uniwersum, po prostu uwielbiam je, że nie wiem, co może być dla kogoś, kto nie zna tej gry, po prostu pustką i taką, a nie wiem, nie, co to za termin, o co wam chodzi. I jeśli nie wiem, no polecam pójść po prostu sprawdzić na wiki, ale jeśli wam się nie chce zgłębiać w wiki, a chcielibyście się dowiedzieć trochę więcej, to z chęcią będę odpowiadać na pytania. Tylko pytajcie, to będę albo robić filmiki, albo pisać w komentarzach jakieś objaśnienia z tego, co wiem. Także słyszałem już tę historię. Możliwe, że to alegoria, która ma nam uświadomić, że to zło czynione przez nas samych sprowadza na ludzi cierpienie. A może szczera prawda? To wie! Razie, to wyjaśnienie jest dobre jak każde inne. Spytaj Duncana, może trochę więcej ci powie. Chociaż w sumie nie. Ale dobra. No po prostu zabiję każdym szybkim pamiątek, jak stanie mi na drodze, nie? Mądra postawa. W moim przypadku zawsze się sprawdzała. Jestem jednak pewna, że Duncan ma dla was ważniejsze zadania niż rozmowa ze mną. No tak, rozmowa z innymi dziabongami. No, na razie będziemy się ganiać, turlać i w ogóle... Nie wiem. Zbierać po prostu ludzi. Błogosławię cię w imieniu Andrasa. Także teraz ściągamy Doriego. Witaj. Jesteś pewnie rekrutką, o której słyszeliśmy. Tak. Jestem Solona. To imię będzie mnie bawić. Jestem Ser Jory. Pochodzę z Redcliffe, gdzie służyłem jako rycerz pod dowództwem Arla Emona. Nie wiedziałem, że kobiety mogą wstępować w szeregi Szarej Straży. Ja przynajmniej jeszcze takiej nie spotkałem. No cóż, to jestem nowością. Ja w sumie nie zmieniam imion, nie dlatego, że jakoś nie mam aż takich pomysłów czy polotu, no bo koniec końców bym coś wymyśliła, ale siedzę od czasów po prostu jak wyszła Inkwizycja, co się patrzysz. Ja po prostu oduczyłam się ich nazywać po prostu, bo w Dragon Age Keep, tam gdzie się tworzy zapis do tego, do Inkwizycji, to koniec końców, szczerze powiedziawszy, i tak zostaje tam jakby zostaje to domyślne imię, jak się wybiera, kim była Szara Strażniczka właśnie z Fereldenu, to i tak koniec końców pada to domyślne imię i jakoś mi tak zostało, zasadziłam, że no to nie ma sensu zmieniać im tych imion. Jestem czarodziejką, zakładam, iż oznacza to, że mam odpowiednie kwalifikacje. Zróbmy z niej taką dumną z tego, że jest magiem. Ja słyszałem, że magowie też wstępują, ale... Nie. To znaczy... Ktoś zaraz ucieknie! Nie zrobię ci krzywdy bez powodu, niech będzie. Tak. Przepraszam. Magia zawsze budziła we mnie strach. Powinienem się jednak cieszyć, że w tym przypadku będzie po naszej stronie. Skoro już tu jesteś, chyba powinienem wracać do Duncana. Do zobaczenia. No to... Pa? Cześć więzień. Skałujemy coś od ciebie, bo przyda mi się jak rzadko. W końcu ktoś się zjawiłby porozmawiać z samotnym więźniem. Nie sądzę, byś przyszła wydać na mnie wyrok. Dobra, to jak tak dalej odcinek będzie samym gadaniem, a nie chciałabym tak... Nie, po to tutaj przyszłam? Ulituj się nade mną, proszę. Chodzi tylko o wodę i coś do jedzenia. Od wieków nie miałem nic w ustach. Umieram z głodu. To brzmi dramatycznie. I będę wyrachowana i zapytam cię, dlaczego miałabym ci pomóc. Tylko po to, żebyś dał mi klucz. Bo może ci się przydać coś, czego ja nie potrzebuję. Należący do kręgu czarodzieje mają skrzynię, w której trzymają różne rzeczy, magiczne rzeczy. I ja ukradłem do niej klucz. Dlatego właśnie tu jestem. Upiłem jednego z nich, zabrałem mu klucz i próbowałem dostać się do skrzyni. Uznano, że szykuje się do dezercji. Ciekawe, czy upity mag to większe ryzyko plugastwa. W zamian za wodę i coś do jedzenia. To by było w sumie ciekawe. A nie znaleźli klucza, kiedy cię aresztowali? Połknąłem go, ale... znów go mam, jeśli można tak powiedzieć. Fu. Fu. Dobra, zobaczę, co da się zrobić. Poproś mojego strażnika. Zostało mu trochę dobiegu. Nie wiem, czy miałeś możliwość go umyć. Płaszcza. Dobra, ale ja będę na to nie czuła. Szczęścia raz ciebie.
Wy, członkowie Szarej Straży, towarzyszyć będziecie królowi, podczas gdy mnie pozostaje... Powinni go powiesić, nadziać jego łeb na pikę ku przestrodze. I stwarza to dziwne wrażenie, że on mówi, że Kaylana wypadałoby powiesić na pizzę, więc dobra. Porozmawiałam sobie z nim. To raczej nie będzie pouczająca konwersacja. A dlaczego nie? Poprosił o wodę i coś do jedzenia. Będziesz się uczył moralności. Co ty powiesz? Ponieważ nikt mi nie przysyła jedzenia, którym mógłbym go nakarmić, jedynym rozwiązaniem byłoby, gdybym oddał mu część swojego posiłku. Dobra, to możemy go naciągnąć. Wielkie rzeczy, najwyżej nie zjesz jednego posiłku. Tego człowieka mogą wkrótce powieść. Dobra, niech sobie biedaczek podje, zanim go powieszą. Chociaż nie wiem, dlaczego aż tak cię to obchodzi. Ale jakby co, to ja nie miałem z tym nic wspólnego. Jak ktoś zapyta, czemu więzień Beka, powiem, że to twoja sprawka. Spoko. Działam tak na ludzi, bekająco. No więc, przyniosłaś mi coś do jedzenia, prawda? Jestem taki głodny, że w każdej chwili mogę paść trupem. Masz dużo energii do gadania, jak na to. Także proszę. Jestem zobowiązany. Niechaj sama Andrasta ześle na ciebie błogosławieństwo. I jak wspomniałem, oto klucz. Na zdrowie. No, powiedzmy. Biorąc pod uwagę, skąd to się wzięło, miejmy nadzieję, że nie tylko my jesteśmy zdrowi. Też mam taką nadzieję. Inna kwestia, że jakbym go nie zapytała, to mimo, żebyśmy mu pomogli, to nic by nam za to nie dał, więc taki jest. To niewskazane zachowanie. Aha, tak, pan wyciszony nam nie da teraz otworzyć skrzynki, będę musiała z tym poczekać. Smutek. Dobra, Duncan. Wszyscy jesteśmy, wesoła rodzinka, możemy iść. Udało ci się znaleźć Alistera, prawda? To dobrze. Rozumiem, że możemy już rozpocząć przygotowania. Zakładam, że skończyłeś już drażnienie magów, Alisterze. Co mogę powiedzieć? Czcigodna matka zastawiła na mnie pułapkę. Poczuciem winy włada tak, że powinni znaleźć dla niej miejsce w armii. Zmusiła cię, byś obraził maga, tak? Nie możemy nikogo do siebie zrażać, Alisterze. Nie możemy też dostarczać argumentów tym, którzy wykorzystają je przeciw nam. Masz rację, Duncanie. Przepraszam. Dobrze więc, skoro wszyscy już tu jesteśmy, możemy zaczynać. Wasza czwórka uda się do głuszy Korkari, gdzie wykona dwa zadania. Po pierwsze, macie zdobyć 3 fiolki krwi mrocznych pomiotów. Po jednej dla każdego rekruta. Nie wiem, ja się tam jaram. Trochę akcji. Bez wątpienia. Mroczne pomioty raczej niechętnie dzielą się swą krwią z potrzebującymi. Gdzieś w głuszy znajdowało się niegdyś porzucone archiwum Szarej Straży. Być może została tam pewna liczba zwojów zabezpieczonych za pomocą magicznej pieczęci. Chcę, byś je odzyskał, Alisterze. Dobra, znaleźć archiwum i 3 fiolki krwi, zrozumiano. Na zwojach znajdują się traktaty dotyczące wsparcia, którego zobowiązano się nam udzielić. W niedalekiej przyszłości mogą okazać się niezwykle cenne. Uważaj na swoich podwładnych, Alisterze. Wracajcie szybko i bezpiecznie. Tak jest. Niechaj Stwórca czuwa nad wami. Zobaczymy się po powrocie. No, mamy nadzieję. Tutaj. Ja bym wam ustawiła taktyki, skoro gdzieś idziemy. Dawet nie chcę, pouczykuję. A Jory, proszę bardzo. Zawsze będziecie mieli trochę więcej tych akcji. A to nam troszeczkę pomoże. Dobra, idziemy się pokazać, jak bardzo uważam, że magowie są czterdzce i to czasie będę tym lawić, bo nie umiem. Czołem. Słyszałem, że masz coś do zrobienia w głuszy. Brama jest dla ciebie otwarta, tylko uważaj na siebie. Dziś wieczór nawet szara strażniczka nie będzie w lesie bezpieczna. No, po prostu chodzi mi o to, że jednak lepiej mi się gra czymkolwiek innym, mi osobiście, bo czuję się w tym pewniej, ale mam wrażenie, że ogólnie to maga, żeby go ogarniać, to niewiele trzeba. I nie trzeba się za bardzo zagłębiać w zdolności. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szczerze wątpię, żebyśmy zrobili całą głuszę dzisiaj. Znaczy, w połowie się rozstaniemy. Dobra.
Mam 3 do leczenia? Chyba tak. Chyba się dobrze. Jeszcze. Właśnie, jak śmiesz. Nie zryj mi kietki, bo mi poszarpiesz. Wiedziałam, że nie przegramy. Ogólnie rozgrywałam sobie tak do tej pory. Nie wiem, choć jakieś porady do Maga to będą cenne. Bo ja sobie je rozgrywałam aktualnie na 2 sposoby. To znaczy grałam jako mistyczny bojownik. Tak? I bardzo kierunkowałam się na to. W jedynkę nie grałam nigdy magiem krwi, bo wydaje mi się, że w jedynce to on i tak jest troszeczkę taki, nie wiem... Niby jest, a jednak tak jakoś nie bardzo. I jakoś tak nie poczuwam sensu. Ja ogólnie mam już wszystkie właśnie odblokowane specjalizacje z tego, co pamiętam. Także nawet nie będę musiała robić misji na maga krwi, żeby nim zostać. Kto to? Szara straż? Cóż, całkiem nieźle wygląda, prawda? Mój oddział został zaatakowany przez mroczne pomioty. Wyszły spod ziemi. Proszę, pomóżcie mi. Muszę wracać do obozu. Dobra, możemy spróbować go obandażować. Mam tutaj bandaże. Nigdy nie dowiemy się, czy dotarł. Dziękuję. Ja muszę się stąd wydostać. Będę musiała kiedyś coś zrobić z tymi dźwiękami, bo one są strasznie nierówne w tej grze i mam z tym problem. Słyszałaś? Cały patrol zaprawionych w boju żołnierzy zabity przez mroczne pomioty. Uspokój się, Jory. Jeśli zachowamy ostrożność, nic nam się nie stanie. Ci żołnierze byli ostrożni, a mimo to zginęli. Ile mrocznych pomiotów może zabić nasza czwórka? Tuzin? Setkę? W tych lasach czai się cała armia. W okolicy są mroczne pomioty, ale na główną część hordy raczej się nie natkniemy. Skąd możesz wiedzieć? Nie jestem tchórzem, ale to lekkomyślne. Powinniśmy zawrócić. Dobra, znowu będziemy sobie zarzucać, jakim ja to nie jestem ubermagiem. Zapominam, że mam do swojej dyspozycji magię, damy sobie radę. Mimo to nie podoba mi się myśl, że moglibyśmy natknąć się na całą armię. Wiedz jedno. Każdy szary strażnik potrafi wyczuć mroczne pomioty. Niezależnie od tego, jak są przebiegłe, mogę ci zagwarantować, że nie wezmą nas z zaskoczenia. Dlatego tutaj jestem. Widzisz, panie rycerzu, możemy zginąć, ale zostaniemy ostrzeżeni, nim to się stanie. I to miało być pokrzepiające? Nigdy nie mówiłem, że będzie łatwo. Ruszajmy. No okej. Okay. Mamy kwiatek z kuszy dla pieska. Tak, jeszcze raz pamiętam, że grałam też zmiennokształtnym i było nawet całkiem spoko. Oczywiście. Chociaż zapominałam wtedy korzystać dość często z tych opcji zmiennokształtności. Jak sobie życzysz? Co się wydarzyło, że aż tak mnie kurde poszalało? Trochę was tu jest. Także jak bardziej skłaniam się do mistycznego wojownika. I dobrze mi się tak grało. Ha, dobrze się spisaliśmy. Wow, poziomujemy. Jestem z siebie dumna. Będziemy tutaj troszeczkę się rozglądać, bo muszę tu sporo rzeczy znaleźć. Jeśli nie leci się tylko prosto do tych traktatów, to naprawdę warto. Dobra. Pewno magię i siłę woli, bo jak nie. Sprzęt w sumie masz już na 16, więc więcej nie będziesz potrzebowała. Siła czy zręczność? Czasem coś do kondycji chyba będę dawała, ale rzadko. Raczej. Zwłaszcza jeśli planuję zostać właśnie mistycznym wojownikiem, to by wypadało. Tutaj czekamy. W ogóle to tak sobie ogarniam, w ogóle, którą część w ogóle iść. A ja bym poszła w ogóle najpierw w mrozy, bo mrozy są spoko i się przydają. No, będę was trochę wspierać. Dziękować mi, chłopaki. Będziemy szaleć.
I niedługo będziemy się też zbierać do końca, znaczy nawet nie połowy głuszy dzisiaj nie zrobimy, bo dużo było biegania i gadania. A jak zacznę coś, to wolałabym... Wolałabym zanim zacznę taką jakąś sekwencję robić, bo... No... To jest cheat. Jak grałam łukiem, to właśnie miałam ten problem, że musiałam... Weź Jorego trochę, no już po sprawie Jorego. Jory nie wytrzymał. Dobra, to weź sobie coś, weź. Ja cię będę musiała to powyciągać. Teraz umrzesz. Przynajmniej nie będzie musiał czekać. To dobrze. Czy to zapach śmierci? Bardzo ciekawe, 40 punktów obrażeń za uścisk zimy. A teraz sobie siedzę, gram łukiem i w zasadzie to jest moje podstawowe obrażenie. Tak po prostu bez żadnych zdolności. Tak, łucznik koksi w pewnym momencie, tylko w pewnym momencie. Trzeba długo wytrzymywać, on jest kiepski, a potem zaczyna po prostu być potworem. Bo ostatnie zdolności są po prostu mega koksiarskie i w zasadzie nie korzystam w ogóle z tych wcześniejszych. Korzystam z czterech tam bodajże, z tych, które są gdzieś tam na końcu. I wtedy można szaleć. A gdzie my tu mamy? Jakiś tutaj? Nie. Mogłam sobie sprawdzić, nie? A nie lecieć jak ten świr. Właśnie znaki na szlaku Hasyndów. Także chyba dalszą część już sobie... obaczymy dalej, bo nie chciałabym, żeby odcinek był jakoś potwornie długi, bo takie coś ciężko oglądać, myślę. I tak, kto ogarnął wszystko, prawda? Myślę, że niewiele był takich zaciętych ludzi. O, jak tam się chodzą kitrają, one się nawet coś tam ruszają. Jakieś kucanie czy coś było? Spoko. Dobra, także tutaj się z wami pożegnam. W następnym odcinku będziemy sobie dalej przeglądać głusze. I podejrzewam, że czeka nas też już samo dołączenie, bo to już niedługo. Także tu się z wami żegnam. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że ten się podobał. I na następny nie będzie trzeba czekać tak długo. I tak Dragon Age u mnie ma właśnie fory. I mimo, że niektóre serie czekają jeszcze dłużej niż Dragon Age na kolejny odcinek, to ja jestem za tym, żeby dawać go jak najczęściej, bo ja go mega uwielbiam. Także... tu się żegnam. No i cześć.